man, he played seven. He played knick-knack up in heaven with a knick-knack pennywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played eight. He played knick-knack on my gate with a knick-knack pennywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played ten, he played knick-knack once again with a knick-knack pennywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. Jak już widzieliście, dzisiaj ważymy Dunkelweizena, dzisiaj tak bez wstępu, bo piwo nie konkursowe, ale stylowe. Piwo ważone trochę na złość, bo ważyłem dwa Dunkelweizeny i nie byłem zadowolony z żadnego z nich, a piłem m.in. niektórych z Was ciemne pszenice, które były bardzo dobre. Wobec tego coś w tym jest, że mi nie wychodzi. Na przekór, na złość, dzisiaj ważę ciemną pszenicę. Skład. Powtórzę. Woda Tesco, taka za złoty 59 zł. Słód ciemny pszeniczny, aczkolwiek on chyba się niczym nie różni z tego, co wiem, ale znaczy margines kolorów ma ten sam, więc nie wiem, na czym polega jego ciemność. Ten sam co zwykła pszenica, ale ciemny pszeniczny 2,69 kg deko, monachiński typ 2, 8,1 SRM, 1,20 kg, pilzneński dwurzędowy 2 SRM, 0,83 kg, karafa specjal 3 dla podkolorowania, chociażby dlatego, żeby zmieściło się w stylu to piwo, 160 g, słód zakwaszający pomimo użycia wody z Tesco, 150 g. No i chmiel Hallertau Tradition, Tradition und so weiter, o egal, 30 gram. Planuję go dodać na 20 minut gotowania, co da 11 IBU. Jeżeli dodamy z tego słody, nie, dobra, nasze piwo będzie miało 11 IBU. Zakres IBU w Dunkelweizenach od 10 do 18. No i drożdże Weinstefan Weizen White Labs 3068. Jest to gęstwa rozkręcona, ponieważ już nie jest taka młoda. Nie wiem, czy będzie widać, ale ona pracuje bez mieszadła, jak widać. Ja nic nie zakręciłem. A więc dzieje się. Mam jeszcze drugą taką gęstwę, także chętnych zapraszam. No, jak będziecie już to widzieć, to pewnie już tego nie będzie. Nie kręcono, zobaczcie, jest tutaj osad. Mimo wszystko dzieje się. Kolba jest deko brudna, bo stało się tak, że chcę ten dół pobudzić. Oczywiście wylało mi się na mieszadle. Rano miałem czyszczenie, ale jestem przyzwyczajony do tego. Pojemność jakieś 1,8 litra. Dobra, grzejemy wodę do 55 stopni Celsjusza na pierwszą przerwę. No i właśnie sobie powoli zmierzymy pH. Dodałem, jak widzieliście, chlorku wapnia, żeby podkreślić słodowość. Teraz szukam strzykawki, której nie widzę, a więc za chwilę przyjdę. Już jestem, ostatni papierek lakmusowy. Zmierzymy sobie. Co prawda zakres pomiarowy jest bardzo niski, od 5,5, także być może nie zmieścimy się w zakresie barw, ale dla sportu, jak widzicie, od 3,8 do 5,5 barwimy to, no i to się barwi na któryś kolor, który przypasujemy, albo nie, jeżeli nie będziemy mieli pH maksymalnie 5,5, no podejrzewam, że może nie być. Takie trochę niepraktyczne paski kupiłem.
Tak, mieszam ostrożnie, bo nie chcę termometru przewrócić. Temperatura 47 stopni. Mierzymy. Postaram się Wam to przybliżyć jak tylko możliwe. Tylko tak możliwe jest. Nakrapiam tutaj. No i to się barwi. No, to katastrofa. Widzi zaś ten środek. No i pod co to pasuje? Ja myślę, że pasuje to pod 5,5. Prawda? Zgodzicie się ze mną? Mniej więcej 5,5. No, jest chyba trochę ciemniejsze. Nie, takie same, kochani. 5,5. Jestem wobec tego w miarę zadowolony. Będzie dobra podstawa do tego, żeby uważać w miarę jasno ciemne piwo, czyli ciemną pszenicę. Tak to wygląda w praktyce. Inne paski przytąż do 9, także już będę pewny mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Teraz, jeżeli mamy już, jesteśmy przekonani, że nasza woda ma 5,5 pH, dodałem jeszcze 150 g słodu zakwaszającego, co jeszcze nam obniży pH do tak, myślę, że do 5,2, bo 150 g jest dodane do całego zasypu. Zasyp w procentach, co prawda było to w przepisie, ale zasyp w procentach to 16,5% pilsnera, 53,48% pszenicy, a więc klasyczna, stylowa pszenica, zakwaszający 2,98%, monachijski typ 2, 23,86%, a więc zaraz po pszenicy ten słód bierze prym. Mam nadzieję, że da taką solidną podstawę słodową. I karafa 3 Special bezłuskowy zaciemniacz 3,18%, co łącznie daje 100%, a więc wszystko się zgadza. No co, kochani, powoli do boju, bo woda osiąga zakładaną temperaturę. To znaczy, no dobra, 53 stopnie. To będzie pierwsza przerwa temperaturowa. Trzymamy piwo w tej przerwie. Przez 15 minut temperatura opadnie do 53 stopni. Wsypuję tu tylko słody jasne i monachijski, tak? Ten słód, dokładnie ten, czyli karafa 3 Special, dodaję już później po przerwie na 64 stopnie na 40 minut. No nie ma się co szczypać, 55 stopni, wobec tego następuje zasyp słodów jasnych. Czyli pszenicy, monachijskiego i zakwaszającego. Wsypiemy. Mieszamy. Zacieramy na gęsto. Wyłączam palnik. Pomiar temperatury. Stopni w tej chwili. No to sobie tak.